relacja z Seminarium Animatorów Kultury udostępniamy się 16 stycznia 2014 roku w Centrum imienia Ludwika Zamenhofa. Program Seminarium. Co to jest dostępność Anny Danielewicz? Oraz prezentacja programów dostosowawczych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli Edyty Lisek-Lubaś. Co to jest dostępność? Chciałam Wam na początek opowiedzieć pewną historię. Bohaterem tej historii jest Sofia. Sofię poznałam parę miesięcy temu podczas szkoły pogranicza w Krasnoludzie. Sofia była uczestnikiem tej letniej szkoły i podobnie jak wszyscy uczestnicy z czterech krajów, czyli z Białorusi, z Ukrainy, z Gruzji i z Polski, opowiadała o jakimś swoim projekcie. Sofia chciała zrealizować projekt, który się nazywał Culture for Everyone i miało to być, i to był taki pomysł, żeby w Tbilisi, w Gruzji udostępnić kulturę osobom niepełnosprawnym. Parę miesięcy później, w listopadzie, miałam okazję spotkać się z nią ponownie w Tbilisi i zapytałam, co z tym projektem, jak zamierza go realizować, czy coś udało się zrobić i przede wszystkim, skąd w ogóle taki pomysł. Dlaczego zainteresowała się tym tematem? Okazało się, że ona sama nigdy nie miała kontaktu z osobami niepełnosprawnymi. Wszystko się zaczęło parę lat temu, kiedy jej mama, pracownik naukowy Uniwersytetu w Tbilisi, przyszła do domu i opowiedziała o studentce, o Tisanie, dziewczynie na wózku, która kiedy skończyła szkołę, to postanowiła zdawać na studia. I była to pierwsza, to było zaledwie 3-4 lata temu, i była to pierwsza taka sytuacja na Uniwersytecie Tbilisi, kiedy osoba na wózku chciała być studentką. Ponieważ zdała egzaminy, więc uczelnia nie miała wyjścia, musiała zapewnić jej warunki do studiowania. Na dodatek dziewczyna była ambitna do tego stopnia, że chciała studiować normalnie, czyli nie w indywidualnym stoku, żeby do niej przychodzić wykładowcy, tylko chciała przyjeżdżać na uczelnię, chciała brać udział w wykładach, chciała brać udział w seminariach. No i powstał problem, bo do budynku nie dało się wjechać, bo nie było żadnego podjazdu, bo windy były wąskie i tak naprawdę no, właściwie nie, wszyscy nie wiedzieli za bardzo, co z nią zrobić. Ale jej determinacja, jej ambicja zmobilizowała i studentów, zmobilizowała wykładowców i zmusiła władze uczelni do tego, żeby jakoś zaczęły na to reagować. Mama Sofia przychodziła codziennie do domu, była zaangażowana w ten proces, pracowała ze studentką i opowiadała jej, jakie to są kolejne problemy, ile to trzeba biurokracji, ile to trzeba ludziom w głowach nazmieniać, żeby udało się zrobić jakikolwiek podjazd do jednej sali. Koniec końców dziewczyna rzeczywiście zaczęła studia. Skończyło się to tym, że dostosowano jeden poziom w jednym z budynków, w budynku C. No i wszystkie zajęcia starali się oni tam zgromadzić w tym budynku. Natomiast no, to wywołało też pewne problemy, no bo oczywiście nie wszystkim wykładowcom to pasowało, zmieniało to grafik i studentom, i prowadzącym zajęcia. Dziewczyna nie mogła tak naprawdę brać udziału w innych zajęciach, które odbywały się gdzieś dalej, ale stworzyła jednak pewien kazus, który na przykład już dla... Oj, za daleko poszliśmy, przepraszam. Który dla kolejnego studenta Lewana dał szansę na normalne wejście w to, co się dzieje na uczelni. Ale, żeby przybliżyć Państwu, na czym polega udostępnianie, jak to zostało rozwiązane, te zdjęcia są słabej jakości, bo to są zdjęcia z artykułu opisującego cały ten proces. Zaczęto robić pewne rampy, zaczęto do takich wąskich wind dobudowywać, poszerzać je odrobinę i powodować, starając się umożliwić dostęp na pozostałe poziomy, czy budować tego typu rampy, żeby wewnątrz budynku też poruszanie się było możliwe. Koniec końców dotyczy to ciągle tylko jednego budynku. Budynku C na Uniwersytecie i ciągle tylko jednego poziomu. Ale dlaczego w kontekście dostępności zaczynamy rozmowę od Gruzji? Ponieważ Gruzja była jednym z przystanków, tak jak to już zostało wcześniej powiedziane, w trakcie mojej wędrówki, którą odbywałam w ciągu ostatnich kilku miesięcy. To był program moich indywidualnych wizyt studyjnych i jednym z tych miejsc było właśnie Tbilisi, było między innymi spotkanie z Sofią, ale kolejnym była właśnie Stalowa Wola w Polsce, gdzie mogłam oglądać dostępność realizowaną zupełnie inaczej i porównać te dwa doświadczenia. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przyjechałam ze Stalowej Woli, nie wiem, czy ktoś z Państwa był kiedyś w tym muzeum, w tym mieście, oprócz tutaj Pana Tomasza i Pani Barbary. Na początek opowiadam o projektach, które realizujemy od kilku lat, a później przejdziemy sobie już do części warsztatowej. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli mieści się w starym, zabytkowym Pałacu Lubomirskich. W związku z tym, z rozpoczęciem realizacji projektu Dostępnego Muzeum, które to rozpoczęliśmy w 2007 roku,
pojawiły się schody, mówiąc kolokwialnie, w postaci niemożliwości zamontowania windy. Budynek zabytkowy, w związku z czym oczywiście konserwator nie wyraził zgody, ale udało nam się zainstalować platformę samojezdną, która spełnia swoją funkcję jak najbardziej. Wyszliśmy od udostępnienia całej infrastruktury budynku i otoczenia, no ale oczywiście trzeba było zacząć się szkolić. I takie szkolenie właśnie mieliśmy między innymi z wykładowcami z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, jak również z różnego rodzaju innymi ekspertami. Oczywiście te szkolenia odbywały się w przeciągu kilku lat i dopiero tak naprawdę poznając następstwa funkcjonalne, jakie niesie ze sobą dana niepełnosprawność, możemy spróbować tak naprawdę próbować udostępniać. Oczywiście mówię tutaj o dostępności poznawczej, która jest najważniejsza. Projekt Dostępnego Muzeum rozpoczął się właśnie od Galerii Przez Dotyk. W maju 2007 i 2008 roku rozpoczął się polsko-ukraiński projekt i plener, ten plener rzeźbiarski. Zostali na niego zaproszeni rzeźbiarze z Lwowskiej Akademii Sztuki, a także artyści i rzeźbiarze z Polski. I podczas tego pleneru powstała galeria rzeźb przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących. Warsztat, co to jest dostępność? Co waszym zdaniem oznaczają poszczególne znaki? To jest pierwsza część zadania. Druga, co jeszcze mogą oznaczać? O jakich poziomach dostępności, o jakich rodzajach udogodnień, ułatwień dla różnych osób, czy związanych z niepełnosprawnością, czy w ogóle różnych grup odbiorców, te znaki mogą mówić. Dobrze? Czyli to, co jest pierwszą interpretacją i to, co ewentualnie jeszcze mogłoby być. O czym słyszeliście być może z waszego doświadczenia, co widzieliście być może w jakimś muzeum, galerii czy w innej instytucji. A co też wiąże się z tematem, o jakim dany znak mówi. Na początek jedna informacja. Nie jest przypadkowy zestaw piktografii. Wszystkie, tak jak je tutaj widzicie, spotkałam w jednym muzeum. Muzeum akurat, które odwiedziłam nie w trakcie kursów studyjnych, ale rok temu w Portugalii. I przy wejściu do tego muzeum te wszystkie piktogramy są pokazane. Oznaczają, że to muzeum obiecuje przynajmniej, że zapewnia dostęp na wszystkich poziomach, które te piktogramy opisują. Motto Seminarium Animatorów Kultury – Udostępniamy się. Dobre muzeum przyciąga, bawi, wzbudza ciekawość, skłania do zadawania pytań. Muzeum może pomóc ludziom tylko wtedy, gdy używają go, gdy korzystają z niego, tylko wówczas, gdy wiedzą o nim i tylko wtedy, gdy uwagę poświęcono interpretacji jego zbiorów w kolekcji, w taki sposób, by ludzie je zrozumieli. Oczywiście to jest mowa o muzeum, ale to tak samo dotyczy to galerii czy każdej instytucji kultury. Autorem tych słów jest John Cotton Dana, amerykański bibliotekarz i muzealnik. Ale te słowa, proszę Państwa, czy to myśl sformułował dość dawno temu, bo on żył w latach 1856-1929 i tak naprawdę opisywał wtedy to, jak rozumie muzeum w momencie, kiedy tak naprawdę współczesne muzea się kształtowały. Moim zdaniem ta myśl, która legła u podstaw muzealnictwa, nie straciła nic na aktualności. A jedynie dzisiaj mamy inne narzędzia i inne mamy metody na to, żeby budować zrozumienie między odbiorcą a instytucją, między muzeum a zwiedzającymi, między galerią a ludźmi, którzy przychodzą oglądać to, co w galerii jest prezentowane, czy między każdą instytucją kultury a ludźmi, którzy przychodzą, żeby wziąć udział w wydarzeniach proponowanych przez tę instytucję. Epilog. Seminarium, na którym jesteśmy, ma mówić o dostępności i jak ja coś takiego słyszę o świecie niepełnosprawnych, czy dwóch światach, czy jeszcze jakichś innych światach, podświatach i tak dalej, to zupełnie niweczy się cały pomysł dostępności, cały pomysł na seminarium, które ma uzmysłowić ludziom z instytucji kultury, żeby likwidować bariery. No. Znaczy, chciałam tylko powiedzieć, że tutaj pojawiały się określenia świat osób sprawnych i niepełnosprawnych, ale tak samo mówimy i tak samo jest to pewne rozróżnienie. Świat dziecka, świat osoby starszej i tak naprawdę, jeżeli chcemy się bawić z dziećmi, to mimo wszystko musimy usiąść na podłodze. I jeżeli widząc normalnie, chciałabym jakkolwiek dotknąć, czy jakkolwiek zrozumieć z tym, jakiego rodzaju ograniczenia pojawiają się, albo jak zmienia mi się percepcja w momencie, kiedy to widzenie jest ograniczone albo zanika, to absolutnie, no, wydaje mi się, że żadna bariera dodatkowa nie jest tworzona, a takie rzeczy jak gogle, jak
I zasłanianie oczu jest tylko próbą udostępnienia dla mnie, stworzenia mi dostępu do tej niepełnosprawności, której ja sama nie doświadczam. Czyli ja rozumiem wszystko, to chodzi mi o to, żeby też zwrócić uwagę, tak? Żeby ktoś nie pomyślał, że... Dlatego zwracam uwagę, że świat jest więcej. Jeżeli mówimy generalnie dzisiaj o dostępności, to właśnie po to, żebyśmy sobie uświadomili, że to nie jest podział tylko na dwa, ale podział na znacznie, podział znacznie szerszy i tak naprawdę chodzi bardziej o to, żeby chcieć do każdego z tych obszarów dotrzeć.